Gregory i Katna, posłuchajcie mnie. Właśnie zaczęły się wakacje, a to oznacza, że zabieram was dzisiaj w niesamowitą przygodę. Łycieczkę! Jedziemy nad Bałtyk i będziemy pływali! Tak! Minus jest taki, śledziem, że... Śledziem! Ale tam wali śledziem na Bałtyku! Znaczy... Nie ty wiem, wali czy walisz śledzie. To ty jesz z puszki śledzie, dlatego wali śledziami. Posłuchajcie, bo to jest last minute i niestety okazało się, że pływamy po morzu, ale łódkę musimy sami sobie zbudować. Dlatego dzisiaj weźmiemy ze sobą kartony, trochę drzewa zetniemy i zbudujemy sobie łódkę. Zawsze marzyliście o jakiejś prawdziwej wycieczce, więc dzisiaj to jest ten dzień, Gregory. Jej! A może nawet nam się uda? I wpadniesz do wody i z niej już nie wypłyniesz. Nie, tak się nie bawimy. No dobra, no. Patrzcie, jaką mamy super wypierdzianą. Czemu ty taki wielki katnab jesteś? Ty przejdź na dietę może albo coś. Bo dużo śledzi jadł. Nie, bo ja jestem tą syrenką, co jest z przodu łódki. I będę ci tak machał. Syreną chyba. Syreną! Nie, taką syreną. To syrenką. Dobra, po pierwsze co musimy tutaj zrobić, to pozbyć się tego radia, więc wrzuciłem je do wody. Sharikan, i teraz słuchajcie tego. Masz śmigło od mojego komputera, który się chłodzi. Mogę kręcić mi... co? Mamy też silnik benzynowy, który oczywiście weźmiemy i zamontujemy sobie w naszym statku. A nasz statek... ja zebrałem wszystko! Zobaczcie to. To jest nasze cudo. I jak w każdym filmie, my też musimy ochrzcić nasz super fajny statek, który tutaj mamy. Więc jak go nazwiemy? Masz szampana? Bo to trzeba szampana. Srampana. My go wodą ochlapiemy z Bałtyku. To też takie szambo. Tak nie można, słuchaj, bo jak... Taki szampan to my szambo mamy, okej? To Sharikan, go wodą. Możemy sokiem albo mlekiem. Chodź, patrz. Co to jest? Kolejny wodą! Po co? Sharikan, po co nam mleko? Drzwi? A czemu nie? Po co nam drzwi do łódki? No to... Ej, bo padłem do wody! Właśnie, Katnam, jak nazwiemy nasz statek? No. Pogrącanie matroników! O, bardzo dobra nazwa! Podoba mi się. Rozbiłem! Nie rozbiło się. Łodzioinator 3000 pogromca animatroników. Ale bardzo fajna nazwa. Pierwsza nazwa wchodzi już, bo już ochrzciłem tą pierwszą. Nie można zmieniać. No jak to nie? No, a ciebie paruwa, ja nie mogę. A słyszeliście, paruwa, że jak się nie rozbije szampan o to, to znaczy, że to będzie pechowa łódka? Nie kłamie. Pechowa łódka to jest dlatego, że ty z nami będziesz płynął. Ej, tu kotlety są! Ej, Katnap, zobacz! Jaki steak tu jest wielki, wspaniały. No, co nie ty? Chcę. Czemu brzydzisz takim kurczakiem wielkim, wspaniałym? No taki se jest, ci powiem. Jak to taki se? O czym ty mówisz? Super fajny kurczak. Taki kwadratowy cały. Tu wszystko jest kwadratowe, jesteśmy w Robloxie. Twoja dupa też jest kwadratowa, więc weź zapakuj to jedzenie na nasz statek i odpływamy zaraz. I tutaj, z racji, że znajdujemy się teraz na morzu, to jednostki odległości będziemy liczyli w miesiącach. Tak, to nie ma sensu, ale takie mam spolszczenie. No, odległość podróżowania, na przykład jak jestem tutaj bliżej tego domku, to wynosi 4 miesiące. Jak jestem bliżej Łodzi, to się czas skraca. Magia! A to się w milach przecież. No. W stopach morskich. To są metry! Ale zależy, czyje stopy liczymy. Bo jak katnapa, to przejechaliśmy pół stopy. Katnapa. Co to jest? Mały katnap. Kiedy jeszcze nie był fioletowy. Dobra, finito. Czy wszystko mamy zamontowane? Podłączone baterie mamy, dołączone silniki mamy, śmigło mamy zamontowane. Teraz dźwignię trzeba jakąś pociągnąć. No to jest ta dźwignia, ale nie. Wow, ej, ale stój, spokojnie! Co się dzieje? Jak się... Nej! Jak się siada? A, tak się siada. Ej, czemu się nagle... Co się dzieje z noc? A, to burza! Burza gromowa? Czemu noc nagle wyskoczyła? Co się dzieje? Bo jak się sztorm robi, to ale tak dlaczego tak szybko sztorm nadszedł? Przecież my dopiero wypłynęliśmy, a poza tym mamy wodę na burcie! Nasz statek jest z Lego! 50 000 już! Nasz statek jest z klocków Lego zbudowany! Wiedziałem, że to był zły pomysł, żeby wyjeżdżać z domu, a mogłem siedzieć w domu. Grać sobie w Minecrafta. Światło włącz szybko. No i włączycie to światło? Tu, włączyłem! Ale, można zakotwić, patrz! Po prawej wyspa! Na wyspę płyń! Musimy znaleźć kokosy. Sharikan, to są na razie najgorsze wakacje, na jakich byłem. Nie byłeś nigdy na żadnych wakacjach. Ej, stój! Bo rozwalisz nam łódź! Dobra, jak w Minecrafcie, desant! Hamburger! Ej, mają tu kwadratową toaletę. Z klocków Lego mają sedozy. Słuchajcie, to jest dzielna kaczka. Co się z tobą dzieje? A co to jest? Co to znalazłem? Jakiś wodę gamingową? Nie mogę się jej napić. Ja płynę teraz. Odsuń się, Katna. No dobra. Po sztormie! O, noc się zrobił, dzień się zrobił. Dobra, uwaga, jak się tym prowadzi? Wow, co się dzieje? A czekaj, czekaj. Teraz! A, no! Ale w złą stronę! Ale ona driftuje, ta łódź. Ja w dobrą stronę chociaż wy jedź. Widzicie, że tam... A, co się stało? Piorun machnął! Walą piorun! Jedź! Czemu piorun na takiej pogodzie wali? Przecież nawet chmur nie ma za bardzo na niebie. I myk drifter. Szarikan, z przodu jest mina przeciwłodziowa, nie wiedź w nią. Na Bałtyku miny porozstawiali? Ej, hamuj, 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 hamuj! A, wypadłem! Hamuj, hamuj! Okej, udało się, zahamowaliśmy. Ej, Gregory! Ale masz kosę z Lego zrobioną. Ej, oła! No weź! No, a wiesz co jest najlepsze? Że trzymam to za... O! O! Dobra, ja tego nie biorę! Pa! O! O! Nie, nie, o! Nie, nie, o! Nie, nie, nie! Patrz, o! Bateria! Patrz, puszka! Ja idę tutaj do łodzi, mam ze sobą moją wspaniałą patelnię i za każdym razem, jak mnie będzie denerwował Gregory, to wezmę mu i przypieprzę. Dobra, płyniemy na stad, tam są domki! Tubylcy! O! Nie kupujcie beboki, niczego beboki od nich! Ej, szable potrzebujemy! Musimy się bronić! Dobra, stój, że już! Chłopie, uspokój się! Oła! A myślisz, że tu ktoś jest? No, Katna wołał, że jakieś beboki! Baterię mamy! Jest pirat! Tu jest pirat! A mi ręka się zepsuła. Czemu on brzmi jak zombie z Minecrafta? A tu stoi! Dobrze go, dobrze, wal mu! O. Jeżeli to będzie trwało 3 godziny! A ja zaczął Katna gonić bebok! Uciekaj do wody! Uciekaj koszulki ekipy! Najgorzej! Uciekaj! A ja z nim sobie... Co się stało? Nie, znowu burza! Kramowa. A, ciemno! Odpalam światło! Ja tu szukam, bo tu były jakieś jedzenie. Ej, o, słuchajcie, jest. Bo pirat się utopił. Jak... I bardzo dobrze. Słaby nie umiał pływać. Pirat. Ej, guys, a ja? A ja? Ej, no czekajcie na mnie! No to ciatnap! No to... You spin me right round, baby, right round. Ej! No bo... paliwa nie mamy! Nie mamy no... paliwo. Nie mamy paliwa. To zatankuj! O, a mamy w beczce coś? Ej, co się dzieje z tym? No przestań mnie miotać tą łodzią! No przecież normalnie... Jeszcze się naciął na to. Niech ktoś inny prowadzi, bo się rozbijemy na najbliższej tej wyspie. Ej, tam gadasz, wyspy mamy właśnie. Katna przynajmniej w minę przeciwstatkowo. A to nie jest tak, że na Bałtyku nie ma żadnych wysp i tak naprawdę to są po prostu wyspy ze śmieciami? Pajak zdriftował. Zapraszam. O, to i ta stop! Dobra, idę walczyć z piratem. Au! I z nim chodź walczyć. Tu piracie! Cio, 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 cio. A ja go koszem na śmieci! Ale on pobiegł znowu na za Katnapem pobiegł. No ty gdzie mieszasz! Jest? Znalazłem 23 litry gazu. Weź o go. Ej, pistolet! Strzelaj do niego! Znaczy nie do Katnapa, tylko do... Myślałem, że do ciebie powiesz. Okej, dobra. Uwaga, strzelam! Ej, no ale jego nie trafię, jak on się ruszać będzie. To poczekaj. Okej, dobra, to zobacz jak się z tego strzela. No, cwaniaku jeden. Zobacz jak się z tego strzela. No! Ale szybko, no bo ja zaraz się utopię! No, no o! Super się strzela, nie? Sup! Ale fajnie się strzela, nie, Grego? Ale super, no! Ej, bo ona przesuwa statek! Jakie to jest głośne. Jak się napełnia to, ten szajs w tym? Ej, chłopaki, czym jest... Płyjmy. Nie mamy znowu baterii! O nie! Trudno. Mamy dobra, ten, mamy benzynę! A to do czego służy? Co to jest? No to właśnie bateria do naładowania była. Aha, to nie potrzebujemy już tego? Tak, to już można wyrzucić. To się już samo wyrzuciło. A no to super. Ale żeśmy popłynęli! No, a powiem... A widzisz, co teraz? Ale no, fajna przycieczka była. No to Gregory, chyba musimy cię złożyć w ofierze. Płyniemy dalej. No, ja se siedzę. Dalej? Kto zamawia pizzę? Oczywiście ja głosuję za Gregorym. Chyba Sharikan. No ja się nie odzywam. Uwaga, ile to kosztuje? 40. No to ja dalej na 10 stratny no jestem. No dobra, no kupię, no. O Boże. Dobra, gdzieś powinno się pojawić paliwo. Aha. Co to było? Co to było? To kaczka wielka kaczka nam przywiosła! Gdzie? Jak? Co? Jaka kaczka? Właśnie, tam patrz leci, tu! Tam leci kaczka! Tu! A, no, coś tam... Nie patrzcie do tyłu! Ale patrzcie się na kaczkę lecącą! Ale tam kaczka leciała! O, masz nową tratwę, Gregory! Daj nam pustą skrzynkę! Nie, bo paliwo... Nie, bo paliwo wypadło, jest pod. Ile tam tego paliwa jest? Bo czy mnie oskamowali? Dużo! Czekaj! 35! Kotwin... O, dziękuję. Ale wy jesteście bambiki. Jak to 35? To jest dużo? To jest mało! Powinno być 2 miliony! Ale mamy 2 bukłaki. Ale to za 40 robuxów, to się spodziewałbym, że tego więcej będzie. Ładujcie tego do fulla. No weź kotwicz, no! Ale ja zarzuciłem, to on opuścił. Tak, ja opuściłem, bo mi silnik uciekł. A go łap! Dobra, mamy full, dobra, płyniemy, musimy rekord Polski pobić. Ja jeszcze dolewam. Jaki masz jeszcze rekord? 12 litrów, rekord Polski. W czym? W dopłynięciu jak najdalej na Bałtyku. Od kotwiczyć statek. Do przodu, płyniemy. Słuchajcie, bo jest drugi problem. O! To już mamy 3 problemy! Teraz to trzeci problem. Dlaczego nie dajesz informacji? Gregory, że inny przed nami. Jezu, co się dzieje? Co się dzieje na tym morzu? Ciemno jest! Wjeżdżasz w śmieci! Ale jak? Przecież ja tu nic nie widzę. Ten Bałtyk to jest jedno wielkie wysypisko śmieci. A, wypadłem, bo złapałem fotel! Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam po prostu, nie? Wyspa! Jest wyspa przed nami! O, ile paliwa! Co to jest? Co to za maślanka? Ej, ty, ile benzyny tu jest! Jakieś walizki tu mają! I kibelek nawet znaleźliśmy! Dobra, bierzcie to paliwo. Chcesz pić? No. O, dziękuję ci. Dałeś mi jeść też chcę! Tak, 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 tak. Ale ty jesteś dobry. Ja wiedziałem, żeby ciebie się nie pozbywać, tylko Gregorego. Dobra, nalewam nam tą benzynę jedną do naszego super silnika. Odpalać silnik i jedziemy, póki jest dzień. Pobawmy się, w co widzisz na wodzie. Popów króla ciszy. Nie, bo mało kontentowe to jest. No jak to? Okej, Gregory. Co widzę na wodzie? No, wodę. Ale nie możesz powiedzieć co widzisz, tylko możesz powiedzieć, że to jest niebieskie i jest mokre. A my mamy zgadnąć. Jest niebieskie. Niebo. O kurde, zgaw. Woda tak naprawdę jest przezroczysta. Tak samo jak twoi rodzice. Wiesz co, jak powiedziałeś, że jest niebieskie i mokre, to chciałem powiedzieć twoja matka. Niemiło, mama nie jest surfem. No, niemiło. Niemiło. Ja niemiło, on jest niemiły, pierwszy. Katna jest śmieszny, a ty jesteś niemiły. Aha. No. Totalnie. Jesteś nieoryginalny. Żart z nieistniejących rodziców nie są śmieszne. Ale to jest prawda! Wyłączcie silnik! Wyłączcie silnik! Wyłącz silnik, Gregory! No i... Wyłącz silnik! No jak wypadłem! A... Wy jesteście useless! One job! A ty wiesz, że możesz na przykład zwolnić i wtedy prawie nie płyniesz? Albo można też ciebie zostawić tutaj na tej wyspie. Albo... Chrzani się. O, mamy baterię! O, fajnie, będzie widać coś może. Dobra, wypełniłem nam całą benzynę i oczywiście tak jak poprawny Polak śmieci wyrzucam do wody nad jeziorem. Potem narzeka na to, że narzeka, że Bałtyk oczywiście, zaśmiecony. Że tak, no każdy sam tak zaśmieca. Robi. No ludzie właśnie, narzekają, że są śmieci, po czym wyrzucają śmieci do wody. Nie no, oczywiście nie róbcie tak. Płyniemy! Oho, Gregory. Silnik. Ej, ale baterię wzięliśmy? Tak, już naładowałem. Jestem piratem i nie odpalę ten burza grobowa! Ej! Odpalić światło! Silnik, silnik! Płyniemy dalej! No nie mogę, nie sięgam! Ja za daleko siedzę, bo mi za bardzo wyrcy ten silnik. Katnap, wychodzimy. Pilot, chodź! Dobrze, tankuj go! O, jedzenie! Dużo baterii. A czemu zostawiasz włączone? Wyłącz to światło! Oj, marnujesz baterię, no! Ale ciapek z ciebie. Stoimy i włącza baterię, jedziemy łodzią i wyłącza. Jesteś mądry czy głupi? Uwaga, to jest podchwytliwe pytanie. Lecimy! A, dobra, możemy płynąć. Ale te wyspy są do dupy, tu nic się nie zmienia! Wiem o tym! Płyńmy jak najdalej! Szarikan, nie, bo paliwa potrzebujemy, no! Przecież mamy 60 litrów! Ile? 60? 60 litrów paliwa mamy! Poczekaj, ale może tu wodę mają albo coś. Co jest na tej wyspie? Jest paliwo? Jest paliwo. O, latarka! Jest dwóch! A! Bierzcie paliwo! Jak dają za darmo, to kradniemy. Znaczy bierzemy, pożyczamy, chciałem powiedzieć. Mamy latarkę! Super! I ale teraz nie widać coś na tym statku. Z takimi zapasami, jakie mamy teraz, możemy wziąć i popłynąć bardzo daleko. Tak. Weźcie to paliwo i idziemy tutaj na statek. Okej, lecimy, nie? Tak, tak, tak. Tankowanie. Odpalam silnik, jedziemy! Poczekaj, muszę... O, dobra. Zwolnić kotwicę! Kotwica zwolniona! Silnik! Silnik odpalony! Majtek Gregory! A ten silnik to taki dobry! Pa! Co jest przed... Ej, wyłączcie światło! Po co światło świecicie? Już baterie są na zero. No bo była noc, no! Jezu, po prostu... No i po co ci te baterie? Ej, wioska villagerów! Oni emeraldy będą mieli. Dobra, podpieprzamy im wszystko, co mają. Kaczka! To jest miasto kaczek! Popatrzcie, wygrywa jakiś... Ten, dostaliśmy osiągnięcie. Ty ziemniaki tu mają. Bomby mają, kibel! Pij mleko, będziesz duży. Baterie mają. Więcej benzyny. I las tu mają. Tu jest tak ładnie, żebym chciał tu zamieszkać teraz. Ej, patrzcie, co tu jest! To jest lampka! Bez... Nie! Nie! Żyje. A, to wiedzieć... Dlaczego to... Ej, jaki szajs! Słabe te granaty! A słaba to jest ta lampka, bo ten środek z tej lampki gdzieś wypadł. Mamy tyle paliwa, że możemy płynąć. Do 10 tysięcy metrów musimy dopłynąć. Zobaczymy, co tam jest, skoro na 4000 metrów... Bierz paliwko! Przysięgam, jeszcze raz tą bombę weźmiesz normalnie. To ci ją wsadzę tak głęboko tam, gdzie światło nie dolatuje, że się skończy. A tu jest więcej jeszcze i te baterie są. Te baterie to sobie w dupę wsadźcie. Po co nam te baterie, skoro Gregory bierze i świeci je w dzień? Siadajcie! Czekaj, więcej paliwa! Woo! Ale fajne drzwi. Katna, zaśpiewaj nam. Bądź naszym Gregiem. Szanty śpiewaj. A może ty śpiewaj, co? Ale nie znam tekstu! Wow! No kurde i masz śpiew, kurde natury! Fajerwerki! No to niezły ten nawigator. No chciałem, no przecież Katna jest nawigatorem, śpiewakiem i... I że łusem do jasnej ciasnej! No bo nie śpiewacie! Silnik! No, la. Ale odpal ten silnik. Ale masz śpiewać szanty, a nie... Co to za disco polo? Jakie disco polo? Disco polo się nie słucha. A mówiłem, wydajmy robuxy na początku, żeby kupić lepszy silnik. To nie, bo Gregory... No i Gregory znowu się w coś... Nie pływasz tym! Nie pływasz! Tak, wysiadaj. No ale już koniec. Jest dzień! Jest dzień! No i co iście? No i co żeś zrobił? Przysiąść nie mogę! No i co teraz, cwaniaku? No czekaj, wiatrak muszę zamontować, bo odpadł. Poczekamy na ekipę ratunkową. No nie, no musimy płynąć dalej. No i płyniemy! On płynie! Ziemia! Wolno, bo wolno, ale płynie! Ziemia! Omer, silnik trzeba odpalić! O, chyba się skopcił. Siadajcie sobie, siadajcie! Z łodzi zamieniliśmy się w łódź podwodną. To wszystko wina Gregorego. I on powinien kupić. Kupuj tego flipa! Nie mam robuxów! Masz robuxy, złodzieju jeden! Dzisiaj za dużo! Moją kartę kredytową wziąłeś i okradłeś. To jest 25 robuxów, słyszysz? Ja nie będę przez twoje błędy teraz płacił pieniędzy takich wielkich. Ja płacę zawsze za twoje błędy, więc teraz możesz za moje. O Boże, 25 robuxów, ale ty odpracujesz to po prostu. Będziesz całe wakacje zapierdzielał, nie? Ja bym życie O Katna, udało ci się! No jak widzicie! Dobra, odpalać! Jak Gregory wypadnie poza burtę, to nie wracamy po niego. Kotwica! Dobra, ostatnie paliwo to jest jakie... A nie, jeszcze tutaj mamy 20 litrów. To płyniemy. To jak myślicie, kolejna wyspa jest na ilu metrach? Taka większa? Może 8? Dobra, zatrzymaj się na tej wyspie, ja poszukam jedzenia. Wpapulam... Właśnie, Sharikan, wszystkiego najlepszego. Wczoraj był dzień ojca, zapomniałem ci życzyć wszystkiego. O, ty dziadu jeden! Teraz sobie przypomniałeś? A wczoraj to niełaska było mi złożyć życzeń jakiś albo coś? No bo wczoraj mi zamknąłeś w pokoju. I to były najwspanialsze chwile w moim życiu, która i tak nie Ej, jakiś chłop mnie atakuje, weźcie tą paliwo i uciekamy stąd. Teraz ja prowadzę. No nie! Nie! Artur! Sharikan! Nie mogę się zatrzymać! Ozwariowało! Wystarczy, że zwolnisz! A, gryzie mnie po dupie! A! Pamiętasz tę przepowiednię prastarom, o której mówiłem? Jako? Że dzisiaj umrzesz! To nie płyń! To jest ten moment! Katna, to zawsze w moim serduszku będziesz pamiętał! Ja też! Ja nie mogę się pogodzić z tym, że on wykitował! Czemu ja nie mogę płynąć? A! Moja dusza się trzyma na tym statku! Ej, ale czemu to jest... Co się... Co się stało z moim statkiem? Sharikan, bo silnik nam popłynął. Z drzwiami i krzesłami. Coś ty zrobił? Kotwica nas pociągnął? Tak. Czekaj, gdzie jest? Odpal silnik. Dobra. Kierownicę chwycicie. Co to jest? No Sharikan, siadaj. No próbuję właśnie, nie wiem na co. A nie, bo Sharikan, bo fotel sterowania jest dalej na statku. Dobra, to wracam na statek. Może jak odpaliłeś silnik, to pojadę. A jak nie, to trzeba będzie silnik wziąć. Sharikan, bo chyba woda się... Ja mam ręce tam przyczepione do tego. Sharikan, płynę silnikiem. Ja wiem, czemu nie płyniemy. Skończyło się paliwo. Teraz tak. Tak mi pokazuje kontrolkę. Sharikan, bo nie mogę zamontować tego silnika, wiesz? O Boże, zepsułeś nam samochód. Dobra, znaczy, poczekaj, zatankuję, popłynę, zamontuję ten silnik tam i odpalę. Jest jaja sobie. Jak to zadziała, no to jesteś najlepszym mechanikiem, jakiego w życiu widziałem po prostu. Ale i tak ci nie przepuszczę tego, że zepsułeś ten statek biedny. Przecież to nie ja, co mnie zabiłeś! No co tak, się zabiłeś? Tak, tak, jeszcze Katnapa przez ciebie. Aha. Straciliśmy go. No zamontuj ten silnik, no. Ej, jadę! No ja... Co? Ej, poskładał się! Naprawiło się! Poskładał się! Krzesła tam zostały. Dobra, odpalaj silnik. Jedziemy do 8000 metrów. Musimy zobaczyć, co tam jest. Zostało już nie... Nie ciągnij za ręczny. A, czy zostałem tylko? A, pierdziele, to płynę po prostu. Aha. Wiesz co? Wlatuję na minę. Teraz. Oj, tak się ciemno.